Najważniejsze teraz to teraz usunąć ten element, który nam służył tylko i wyłącznie do instalacji chyba i pod nim pokażą się kółeczka. Tak? Kółeczka są. Są, działają chyba. Przynajmniej tak to wygląda. I spróbujemy za chwileczkę obrócić urządzenie i je włączyć. Czas, start. No dobra, czas, stop. Okazuje się, że ściereczka musi być chyba tylko jedna, ponieważ w ogóle nie drgnęło przy poprzednim włączeniu. A teraz możecie zobaczyć, jak rewelacyjnie tutaj pracuje cały mechanizm tego urządzenia. Bestia rwie się do walki, muszę ją puścić, bo... O, proszę. Pojechała, natrafiła na przeszkodę. Wraca. Wraca. Kolejna przeszkoda. Koniec stołu. Nie, no proszę Państwa, rewelacja. Pragnę zdrowia. Tego się nie spodziewałem. Co prawda... A! Chwila. Moment. No dobra. Ja myślę, że możemy uznać test za zakończony. Chciałem zapalić papierosa i strzepnąć specjalnie popiół, żeby sprawdzić, czy to urządzenie jego oczyści, ale myślę, że mamy pewien problem ze szmatką. Nawet nie wiem, czy w ten sposób to urządzenie nie jest bardziej skuteczne, tyle że w tej sytuacji niespecjalnie ono jest w stanie się poruszać, ale na pewno w obrębie szmatki w tej chwili wyczyściłoby podłoże. Więc tak, ja myślę, że na tym należy zakończyć naszą recenzję. Osobiście uważam, że nie powinniście ani wy, ani wasi rodzice, jak w moim wypadku, chodzić na te wszystkie pokazy, ponieważ może to doprowadzić tylko i wyłącznie do rozczarowania. Sam handlowałem różnego rodzaju szajsem na różnego rodzaju pokazach, ale takiego gówna w ludziom nie wciskaliśmy. Nie podam nazwy firmy, która to oferowała, ze względu na to, że moja matka, która mi przywiodła to urządzenie, nie pamiętała nazwy tej firmy. Natomiast, no co ważne, ono było otrzymane za sam udział w prezentacji, więc można powiedzieć, że było otrzymane za godzinę spędzoną na bredzeniu o jakimś innym produkcie. Natomiast nawet takiego szajsu to nawet ja nie oferowałem ludziom, więc nie wiem, źle to świadczy generalnie, więc nie puszczajcie swoich rodziców na takie imprezy. Dziękuję, dobranoc.